Kiedy temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza, jednej rzeczy na świecie możemy być pewni – korków na trasach wiodących nad morze. Nie inaczej było w miniony weekend. Mimo rad z tras alternatywnych wciąż korzystamy zbyt rzadko. Trzeba przyznać, że tak naprawdę już od piątku po południu wiele mieszkańców naszego miasta wyruszyło w podróż do miejscowości nadmorskich. Dodatkowo jeszcze inni turyści z innych krańców Polski. I faktycznie te drogi dojazdowe pomimo tras alternatywnych trochę się blokowały. Tam w newralgicznych miejscach policjanci oczywiście kierowali ruchem, no ale pogoda dopisała, więc nie trzeba się dziwić, że faktycznie większość osób postanowiła spędzić ten wolny czas nad wodą. Miniony weekend można uznać za bezpieczny, choć niestety nie obyło się bez wydarzeń niebezpiecznych. Doszło do 15 wypadków, w których 17 osób zostało rannych. Szczęśliwie nikt nie stracił życia. Problemem wciąż pozostają nietrzeźwi kierowcy, których jest wielu, szczególnie właśnie w sezonie letnim. Pomimo ciągłych ostrzeżeń, pomimo ciągłych apeli, policjanci niestety zatrzymali 44 nietrzeźwych kierujących, więc nadal apelujemy o to, aby nie wsiadać na podwójnym gazie do samochodu, o to, aby przed podróżą uzbroić się po pierwsze w cierpliwość, ale też jechać sprawnym samochodem. Wiele działo się również w samym Szczecinie. Wszystko za sprawą niedzielnego triatlonu, który na długie godziny zablokował ruch w ścisłym centrum Szczecina. To był gorący czas dla policji. Policjanci oczywiście też kierowali tutaj ruchem. W niektórych newralgicznych momentach miasto było zblokowane. Dlatego też apelowaliśmy do wszystkich mieszkańców i osób, które przebywają na terenie Szczecina, że jeżeli taką możliwość tylko miały, żeby pozostawiły swoje samochody albo na parkingach, albo w garażach i poruszały się komunikacją miejską. I wiele osób z tej prośby naszej skorzystało. I choć nie obyło się bez interwencji, nie doszło do żadnego poważniejszego wypadku. Policja kolejny raz apeluje o ostrożność, cierpliwość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego dla własnego bezpieczeństwa.